Dobry wieczór Państwu. W imieniu Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka mam zaszczyt bardzo serdecznie przybyłych wszystkich powitać. Kochani, witam na początek naszych współorganizatorów, którzy są dzisiaj w okrojonym stanie, ponieważ niestety na AGH odbywa się uroczysta barwórka. Stąd niewielu pracowników kopalni soli, która tak serdecznie podeszła do naszej prośby i udostępniła nam kaplicę świętej Kingi, mogła tutaj przybyć. Ale na Wasze ręce bardzo serdecznie podziękowuję. Thank you.
Noc, stajenka u Boga i gwiazda, jak lampa na niebie zawieszona. I cisza, cisza tak wielka, jakby wszyscy aniołowie niebiescy Betlejem skrzydłami otulili, aby dziecko, aby dzieciątko od zgiełku świata ochronić. Z naszych piwnicznych przestrzeni w ten cud myśli i rąk ludzkich przynosimy Państwu nasze piwniczne kolędy, nasze pastorałki, nasze pieśni wigilijne, ale nie tylko, bo oto przed chwilą Ola Maude zaśpiewała tę pieśń, którą nasze mamy, nasze babcie uczyły nas, abyśmy przy stole wigilijnym zaśpiewać mogli. Andrzej Zarycki, to jest kantyczka wigilijna i zobaczymy, co mianowicie wybitny aktor z wybitnym kompozytorem na święta pod choinkę przygotowany. Rafał Jędrzejczyk. Siedzi przy stole białym jak śnieg, śnieżno-biały opłatek, świat jakby zwolnił swój bieg. Wykwintna wigilia wykwintna, robiona z sercem i z głową, wydana we Lwowie, czcionkami w Krakowie, podaje samonatową. Zupa migdałowa albo barsz z puszkami, sandacz po parysku, jarmuż z kasztanami, w czerwonej kapuście uduszony lin, salata diabońska, tu z białych win, we francuskim cieście pasztet dziki z ryb, szczupak z sardelami w barszczu jeden grzyb, potem krem pączowy i hiszpański tort, tarty maklamańce, wszystko a oto. Nic oprócz miłości.
Panie najmocniejszy, Pan jak gwiazdka, oto noc Cię wielka, przyjazna i jasna. Spraw, aby nadzieja nigdy już nie zgasła dla miasta i świata, dla świata i miasta. Spraw, aby nadzieja nigdy już nie zgasła dla miasta i świata, dla świata i miasta. Jadą trzej królowie, ryczą setki koni. Złoty komórkowiec każdy trzyma w dłoni. Bądźże nam sygnały, co na alarm dzwoni, byśmy nie zgłupieli w codziennej pogoni. Bądźże nam sygnały, co na alarm dzwoni, byśmy nie zgłupieli w codziennej pogoni. Z komputera miłość z poradnika. Cóż Ci damy teraz, jak mamy powitać? Pomóż wyjść bezpiecznie z labiryntu pytań i z nadejściem świtu przypadkiem nie znikaj. Pomóż wyjść bezpiecznie z labiryntu pytań i z nadejściem świtu przypadkiem nie znikaj. So it's
to było, gdyby go nie było, gdyby się dzieciątko na mnie narodziło, gwiazdy by nie było, nie byłoby gwiazdki, powstałyby tylko marne opowiastki. Mędrcy, co przybyli, tylko by się śnili, i kto by ich wprawił, wchodzi we świątyni, handlarze bez niego już by nie wiedzieli, co by tu sprzedawać przy świętej niedzieli. Chcemy Państwu z całego serca złożyć świąteczne życzenia. Szanowni Państwo, Panie Profesorze, wiele dokonań w Waszej, przyjaciele, pięknej pracy, pogodnych, świetlistych świąt. I zechciejcie też przyjąć zaproszenie do piwnicy na 22 grudnia o godzinie 20 na nasz piwniczny opłatek. Kto wie, może jakieś nowości, za którymi tak Rafał tęskni, się pojawią. Wesołych świąt, przyjaciele, a teraz zechciejcie wraz z nami zaśpiewać tę pieśń, która jest najpiękniejszą kolędą świata. Yeah.
trzymaj się jakoś, droga ojczyzno, bo czas trudny, a ty nie jesteś taka, jak na telewizyjnych paskach informacyjnych. Wesołych świąt. Proszę Państwa, jest taki piękny zwyczaj, który pozwala przebaczać sobie w tym dniu i życzyć wszystkiego dobrego. Nasi wolontariusze rozdają w tej chwili opłatki, ponieważ nie ma możliwości, byśmy wszyscy podeszli do wszystkich, więc taka nieśmiała propozycja. Złóżmy sobie życzenia tak najbliżej w swoim kręgu, bo wydaje mi się, że wszyscy, którzy się tutaj zjawili, są zjednoczeni w jednej idei pomocy chorym. I za to Wam serdecznie dziękujemy. Przy wyjściu jest jeszcze jeden komunikat. Będzie bardzo Was prosić, byście odebrali kalendarzyki od naszych wolontariuszy. Jeżeli ktoś zbywa jakiś grosz, to wrzucili coś do puszki. Ale jest też miła niespodzianka, która bardzo nas wzruszyła. Emerytka z Zielonej Góry upiekła dla nas 400 pierniczków. Po to, by dzisiaj każdego z Państwa poczęstować. I bardzo serdecznie prosimy, poczęstujcie się, a Pani Joanno, nieznana Pani Joanno, serdecznie dziękujemy. Do siego roku, żebyście mieli wokół siebie przyjaciół i żebyście zaznawali wiele miłości za to, co robicie dla nas. Proszę o życzenia. Panie profesorze, najważniejsza osoba w stowarzyszeniu. Dziękuję Ci, ale może to nie jest tak, wszyscy są ważni. Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, na koniec chciałem opowiedzieć Wam krótką rodzinną historię. W stylie Nachtheiligena. Piękna kolęda, którą moja babcia, na poły Niemka, na poły Polka, śpiewała nam podczas świąt Bożego Narodzenia. Podczas II wojny światowej w Niemczech jej mąż, a mój dziadek, również nucił podczas świąt Bożego Narodzenia tą melodię, będąc więźniem obozów koncentracyjnych w Mauthausen-Gusenichtau. Często zastanawiałem się, jak ci ludzie tam przetrwali, co trzymało ich przy życiu, jak przetrwali te puste święta Bożego Narodzenia zapomnieni przez Pana Boga. I tak sobie myślę, że odpowiedź zawiera się w tych trzech magicznych słowach, mianowicie wiara, nadzieja i miłość. I tej wiary, nadziei i miłości życzę przede wszystkim naszym pacjentom w Centrum Onkologii w Krakowie, którym staramy się służyć. Szczególnie tym, którzy pozostaną przy Gancarskiej 11 podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze raz dziękuję za kolejny dar serca naszym przyjaciołom z piwnicy pod Baranami. Dziękuję Państwu, że zechcieliście spędzić ten magiczny wieczór wspólnie z nami i życzę w swoim imieniu i w imieniu naszego Komitetu Zwalczania Raka wszystkim Państwu spokojnych, zdrowych świąt i szczęsnego nowego roku. Wszystkiego najlepszego.